Cześć, w dzisiejszym filmiku opowiem Wam trochę o tym, jak nabrać siły i ochoty do walki, gdyż no, najpierw trzeba chcieć, żeby z tym wygrać. Bazuję tutaj na wielu wywiadach ze znanymi dość blogerkami, m.in. z blogerką Introwertyczka, oraz na rozmowach i na własnych doświadczeniach. Okej, na początku powinieneś się zastanowić, dlaczego tak naprawdę chciałeś się odchudzać? Co Cię skłoniło, że akurat Twoje uzależnienie lub Twoja ucieczka od rzeczywistości poszła w tym kierunku? Może chciałeś poczuć się bardziej ważna, atrakcyjna, bądź bardziej podobać się płci przeciwnej? Jest to... Każdy ma swój indywidualny powód, także powinieneś go znaleźć na początku. Też dobry terapeuta pomoże Ci go na pewno przepracować. Jednak opowiem Ci, co pomogło w moim przypadku. Wiesz, po szpitalu spędziłam wakacje sama w domu. W ogóle nie było ze mną nikogo. Nie polecam tego, ale pomogło mi to, bo nie lubiłam tej samotności, a anoreksja jednak zaluje Cię od wszystkiego. I najbardziej mi pomogło taka chęć bycia kobiecą, jakby lekka zazdrość, jak to ujęła jedna z moich rozmówczyń. Chciałam wyglądać jak piękne, atrakcyjne kobiety, mimo że byłam dosyć młoda. I w zasadzie to mi pomogło nabrać tej ochoty do walki. Zaczęłam oglądać zdjęcia wielu kobiet, które nie miały rozmiaru zero, a były bardzo atrakcyjne. Więc Tobie też to polecam. Następnym punktem jest pójście do specjalisty. Ja nie mówię tutaj już o terapeucie, bo to jest oczywiste. Jednak na to też trzeba uważać i odpowiednio go dobrać. Pójście do specjalisty od spraw wyglądu. No, możesz pójść do fryzjera, możesz pójść do kosmetolog. Po prostu, żeby podnieśli Twoją wartość. Jeśli jesteś kobietą, to żebyś poczuła się o wiele pewniej jako kobieta. Dobre zakupy też tutaj będą grały fajną rolę. I co później, jak już zrobisz się nabóstwo, że tak powiem, to wykorzystaj to i pójdź na jakąś imprezę, pochwal się tym wszystkim. Wyjdź do ludzi, pójdź na jakieś warsztaty. Jest pełno wydarzeń, które możesz znaleźć na Facebooku i organizowane są na pewno w Twojej okolicy, także pochwal się tym, jak wyglądasz, zobaczysz, że poczujesz się lepiej. Oczywiście ja nie mówię, że to jest takie proste, bo mnie to zajęło kilka lat. Do tej pory mam czasami kryzysy, ale to działa. Następną rzeczą, którą ja akurat u siebie praktykowałam, był rozwój osobisty. Nie mówię tutaj o jakimś nadętym parciu na sukces, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi bardziej o to, o rozwijanie swoich naturalnych predyspozycji, swoich umiejętności, o pomoc w odnalezieniu samego siebie lub swoich pasji, także podbudowaniu wielu sfer w swoim życiu. Opiszę to na blogu i podam Wam też tytuły książek i filmów, które mi akurat pomogły w tym okresie. Kolejną rzeczą są podróże. Wiesz, może ktoś teraz powiedzieć, że jest taka moda na podróże i tak dalej, ale moim zdaniem podróże naprawdę kształcą i pomagają się rozwijać. Gdy jesteś w obcym mieście, 1000 km od domu, rozładuje Ci się telefon, zgubiłaś się, nie wiesz, gdzie masz hotel, to chyba dociera do siebie w końcu, że są w życiu ważniejsze rzeczy niż liczenie kalorii. Wtedy po prostu, gdy znajdujesz się w sytuacjach bez wyjścia, zaczynasz żyć, a nie tylko zamykać się w tej swojej dotychczasowej klatce. Następnym krokiem, mnie to akurat połączyło się z podróżami, jest odnalezienie hobby, czyli czegoś, co jakby wypełnia Twój czas i co sprawia Ci bardzo dużo przyjemności, gdyż powinieneś zacząć odnajdywać ją w czymś innym niż tylko w nadmiernym studiowaniu tabel kalorycznych. Hobby to też nie jest to samo co pasja. Jeśli odnajdziesz pasję, to super, gratuluję, bo pasja to nie tylko
wypełni twój czas, stanie się tak jakby twoją motywacją do życia. Także tego też ci życzę i z pewnością znajdziesz to, jeśli będziesz szukał. Mógłbym ci w tym pomóc właśnie książki, które podam we wpisach lub po prostu spędzenie troszeczkę czasu z samym sobą. To, co ja praktykuję, to od niedawna, ale też mi bardzo pomogło, jest spędzanie czasu z samej ze sobą. Coś może powiedzieć, że jak to, że lepiej spędzać z innymi, ale to też jest potrzebne, takie posłuchanie siebie. Na przykład możesz wyjść chociażby na kawę na godzinę i posiedzieć sam, słuchać samego siebie. Wtedy jestem pewna, że odnajdziesz wiele odpowiedzi na pytania, które cię nurtują. Tak więc podsumowując, zadbaj o wygląd, zacznij wychodzić do ludzi, zacznij szukać motywacji, inspiracji i żyj tak, jak zawsze chciałeś. Dziękuję, to tyle na dzisiaj. Pa, pa!